kochani, cześć, witajcie! Jestem księżniczką z Dreamtopii, z krainy słodkości i dzisiaj Was zapraszam na cukierkowo-ciasteczkowy odcinek. Z Wami stworzę fantastyczne wypieki, tylko tak się rozglądam, brakuje mi tutaj mojej pracowni. To co? Czas chyba rozpocząć wielkie czarowanie. Jest! Tak oto w magiczny sposób pojawiła się moja pracownia Play-Doh Sweet Shopee. Jednak nie ma najważniejszej rzeczy, czyli ciastoliny Play-Doh. Na kolejne zaklęcie! Jest! Udało się! Oto ciastolina Play-Doh w najróżniejszych kolorach. No i co? Zostało mi już tylko ostatnie magiczne zaklęcie. Mam nadzieję, że tym razem pojawią się wszystkie akcesoria do robienia wspaniałych wypieków. Zaklęcia poskutkowały. Wszystko jest gotowe. Ale czy teraz uda mi się własnoręcznie moimi paluszkami i rączkami wyczarować przepyszne wypieki? Już nie mogę się doczekać. Zacznę od zrobienia babeczek. Mam tu taką foremkę, dzięki której zrobię spód do mojego ciacha. Pierwsze będzie brązowe, a drugie fioletowe, jagodowe. Lubicie jagódki? To napiszcie na dole w komentarzu. Na to wszystko różowy kremik. W jakim pięknym różowym kolorze. O, tyle wystarczy. A na drugim ciastku zrobię po prostu taką polewę. Tylko jakie tutaj ozdoby wymyśleć? Może kwiaty? Co o tym sądzicie? Kwiatki takie jadalne będą idealne. I to we wszystkich kolorach tęczy. Pierwsze będą fioletowe. Takie malutkie. Zupełnie jak niezapominajki. Pierwszy kwiatek, teraz drugi. Może jeszcze z żółtej masy zrobię kwiatka. Ostrożnie wyciągam. Uwielbiam przygotowywać takie słodkości. Ten dzisiejszy deser będzie kwiatkowy. Zupełnie jak z łąki. A tutaj zrobię sama kwiatka. Płatki z takich kuleczek. Trzecia, czwarta kuleczka i piąta. I na środek fioletowa kulka. Mamy kwiatka. Teraz odłożymy to na talerzyk. No i robimy dalej. Teraz już nie zrobię babeczki, tylko ogromne ciacho i wytnę kształt kwiatka. Mam tutaj taką foremkę. Ani, jak myślicie, użyć moich czarów? Czy też samej wykonać to ciacho? Lepiej, gdy zrobię to własnoręcznie. Duże płatki. Teraz zobaczymy, ile ich się tutaj zmieści. Ostatni płatek ląduje tutaj i różowa kuleczka. Oto moje ciastko. Będę mogła zorganizować wspaniałe przyjęcie i zaprosić na nie swoje koleżanki, najlepsze przyjaciółki. Gdy zobaczą te przepyszne wypieki, razu będą chciały ich skosztować. Jednak ja bardzo lubię ciastko typu Oreo, takie z kremem w środku. Najpierw zrobię dwa wafelki i zaraz się zastanowię, jaki krem pomiędzy nimi wcisnę. Najlepszy będzie cytrynowy. Ładuję do swojej maszyny ciastolinę, końcówka, no i wyciskam kremik. Coś czuję, że to ciastko będzie najlepsze na świecie. Na górę drugi wafelek i odrobina
kremu tutaj. Koniecznie na górze musi być kwiatek. Skorzystam z tej foremki. Kwiatek będzie na samej górze. Śliczne, prawda? Wygląda przepysznie. Odstawię to na talerzyk. I na sam koniec zrobię fioletowe ciacho w kształcie serduszka, na którym będzie mnóstwo, oczywiście, kwiatków. Zrobię teraz mnóstwo kwiatków. Będą one na pewno ślicznie wyglądać na tym fioletowym serduszku. Wystarczy kilka kuleczek połączyć w ten sposób i pomiędzy włożyć kuleczki, które będą środkiem. Kolejne ciacho już jest gotowe. Jestem taka szczęśliwa, że udało mi się stworzyć takie wspaniałe wypieki. Mam ochotę tańczyć oraz śpiewać. A przede wszystkim zaprosić moje przyjaciółki na niezapomniane słodko-kwiatowe przyjęcie. Te wszystkie słodkości aż kuszą swoim zapachem, a na pewno smak mają jeszcze lepszy. A wy, moi kochani, tak jak ja, lubicie się bawić ciastoliną Play-Doh? Bo ja to nie mogłam przestać. Wiecie co? Żegnam się z wami. Pa, pa! Lecę po moje przyjaciółki! Moi drodzy, spodobał wam się ten odcinek? Co sądzicie o księżniczce z Krainy Słodkości? Jest wspaniała, prawda? A jakie przepyszne wypieki nam tutaj zrobiła! Koniecznie zostawcie kciuk do góry i zasubskrybujcie mój kanał. Wpadnijcie również na Bajkowo TV. Do usłyszenia następnym razem. Pa, pa!